400 policjantów z Centralnego Biura Śledczego, policyjnych antyterrorystów i policjantów kryminalnych weszło jednocześnie do kilkudziesięciu mieszkań i domów osób, które nas interesowały. Cała ta akcja miała miejsce na terenie kilku województw, województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i mazowieckiego, a chodziło tu o rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, która według naszych informacji trudniła się handlem narkotykami, bronią, no a także funkcjonowała w ramach zorganizowanej struktury przestępczej. Policjanci zatrzymali łącznie 21 osób i co ciekawe, wśród tych osób jest dwóch mężczyzn, którzy są liderami grup pseudokibicowskich, jednego z klubów warszawskich i klubu elbląskiego, klubów, które ze sobą na co dzień współpracują, na co dzień sympatyzują ze sobą. Te osoby także będą odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której byli członkami.